czy za pomocą takiego prostego zestawu, składającego się z prostego interfejsu USB stereofonicznego oraz DAW ampa, jesteśmy w stanie nagrać i zreampować gitarę? Okazuje się, że z pewnymi ograniczeniami tak, damy radę. Zacznijmy od takiego najczęstszego setupu. Mamy gitarę, no powiedzmy nie najwyższych lotów, wzmacniacz JCM800, podłączony do kolumny, która jest zbierana mikrofonem SM57. Ten mikrofon podłączony jest elegancko na wejście mikrofonowe interfejsu. Mamy też sesję Reapera, składającą się z bębnów i z basu, nic wielkiego. I do tej sesji będziemy chcieli, powiedzmy, nie mając DAW ampa, nie ma, nagrać gitarę. No jak to zrobimy? Po prostu stworzymy ślad, nazwiemy go piec, podłączymy wejście pierwsze, uzbroimy do zapisu, weźmiemy gitarę. Gitarzysta 4 godziny ustawiał brzmienie, więc ono na pewno jest bardzo dobre. Ustawimy poziom. O, powiedzmy, że mniej więcej tak. I nagramy. Tak byśmy to robili, gdybyśmy nie mieli DAW ampa. A jeżeli mamy DAW ampa, to zrobimy inaczej. Podłączymy teraz to wszystko przez DAW ampa. Jak to robimy? Wyjście DAW podłączamy do wejścia instrumentalnego, pamiętając o ustawieniu czułości na minimum, tak jak w poprzednich częściach. Z wyjścia amp podłączamy sygnał do wzmacniacza, a do wejścia gitar podłączamy gitarę. Teraz najważniejsze, co musimy zrobić, to sprawdzić położenie przełącznika ground lift. Może tego nie słychać, ale w położeniu lift mamy mniejszy przydźwięk. Zresztą tak jest najczęściej. Tu poziom mamy ustawiony. Tworzymy drugi ślad. Nazywamy go DAW amp, no bo jak? Przy czym jego wejście musi być drugim wejściem interfejsu. No i teraz najważniejsza rzecz. Ustalamy za pomocą przełączników tych dwóch poziom sygnału wchodzącego na ślad DAW ampa. Oj, 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 na pewno nie. Oba wyciśnięte. No, to jest w miarę dobrze. Spróbujmy może z boostem. Nie, to już za dużo. Jak widać, oba przełączniki muszą być wyciśnięte, czyli niestety możemy spodziewać się szumów przy rampingu. No cóż, takie życie. Taki interfejs. No dobra, nagrywamy. Poziomy. OK. Tutaj na tym śladzie DAW amp nagrywamy sygnał czysty, na śladzie piec nagrywamy sygnał z pieca. No to wio. Nagrane. Niniejszym możemy przejść do reampingu.